Wtorek, 29 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu do Rzymian święty Paweł mówi o bardzo ciekawej zasadzie. Otóż tak jak grzech wszedł przez Adama, w jakiś przedziwny sposób wszedł na wszystkich ludzi i wszyscy grzeszymy, co jest jakimś w pewnym sensie dowodem czy argumentem za tym, że ten grzech Adama przechodzi na nas wszystkich, tak łaska Chrystusa przechodzi na tych, którzy w Niego wierzą, którzy są z Niego zrodzeni. Przechodzi na Niego i co więcej, tłumaczy święty Paweł, że ta łaska jest jeszcze mocniejsza niż ten grzech. I używa takiego ciekawego sformułowania, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej obficie rozlała się łaska. Oczywiście chodzi o porównanie między grzechem ludzi a łaską Jezusa Chrystusa, że to, co zrobił Chrystus, absolutnie przewyższa wszystkie nasze grzechy, ale też trochę w tej zasadzie jest taka prawda bardzo, bardzo życiowa, że czasami człowiek jak zgrzeszy, to może to być początkiem naprawdę niesamowitej łaski. Jak człowiek popełni jakiś błąd, to może to nim tak wstrząsnąć, może tak się obudzić, może tak zmienić radykalnie swoje życie, że ten w pewnym sensie, można by powiedzieć, gdyby nie ten grzech, nie byłoby tej łaski. O szczęśliwa wina, jak mówimy czy śpiewamy o grzechu Adama, bo gdyby nie grzech Adama, nie byłoby Jezusa Chrystusa. Oczywiście logika nie jest taka, że mamy grzeszyć, że byłoby więcej łaski, ale przede wszystkim taka, że kiedy zgrzeszymy, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy się nie zamywali, żebyśmy nie myśleli po prostu, że już nie ma dla nas żadnej nadziei. Jest nadzieja. Odkąd mamy Jezusa Chrystusa, jest naprawdę nadzieja, że tam, gdzie jest grzech, jeszcze bardziej naprawdę może rozlać się łaska. W psalmie 40 psalmista tłumaczy, że Pan Bóg otwarł mu uszy, nie żądał całopalenia i ofiary za grzechy, wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Pan Bóg otwarł mu uszy. Używa tam takiego czasownika hebrajskiego karat, które można by nawet dosłownie tłumaczyć ciąć, tak jakby ciął uszy. Jakby było w uszach jakieś takie coś zaległego, że trzeba było po prostu odciąć, czy wyciąć pewno ten strupy, żeby lepiej było po prostu Pana Boga słuchać, że Pan Bóg po prostu otwiera ucho, jakby burzy czy niszczy to, co jest przeszkodą między mną a Panem Bogiem. I w tym momencie, kiedy ja Pana Boga słucham, jakby automatycznie mówię, przychodzę do Ciebie. Ciekawe, przychodzę, to znaczy przychodzę. Czy Pana Boga nie ma wszędzie? Po co mam przychodzić? Nie wystarczy stać w tym miejscu? Nie, tu jest wizja drogi, bardzo często używana w Biblii, że życie jest drogą i w życiu właściwą drogą idziesz wtedy, kiedy idziesz w stronę Pana Boga, kiedy idziesz w stronę Pana Boga, więc psalmista wie, że od momentu, kiedy ja zacznę słuchać, bo dzięki temu, że on mi oczyścił, otworzył uchy, czy odciął nawet ucho, chociaż to się źle może by tłumaczyć, źle kojarzyć, że w tym momencie człowiek chce iść do Pana Boga, chce być bliżej Pana Boga. To jest naturalna, można powiedzieć, konsekwencja słuchania. Jeżeli ja słucham właściwie słowa Pana Bożego, jeżeli w tych uszach nie jest za bardzo zaległe, jeżeli tam nie ma jakichś strupów grzechów i przyzwyczajeń, to naturalną reakcją jest to, że ja chcę być bliżej Pana Boga, chcę być bliżej Niego, chcę doświadczać Jego miłości, obecności, wszechmocy. Po to słuchamy, żeby to słuchanie Słowa Bożego przyciągnęło nas niejako w stronę tego, który jest tym mówiącym, w stronę tego, który do nas mówi. Ewangelia opowiada o troszkę innej zasadzie. To znaczy Jezus mówi, żeby były przepasane nasze biodra, żebyśmy byli gotowi, bo nie wiadomo, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. To znaczy my w pewnym sensie idziemy w stronę Pana Boga, ale również Bóg idzie w naszą stronę. I On przyjdzie w momencie śmierci na pewno, może przyjdzie na końcu świata, jeżeli tego końca świata dożyjemy, ale też na pewno w życiu zdarzało się Wam coś takiego, że Bóg przychodzi w jakiś sposób niespodziewany również w tym życiu. Przychodzi przez wydarzenia, przychodzi przez ludzi, przychodzi przez jakieś sytuacje. Więc chodzi o to, żeby na tyle być uważnym i czujnym, żeby nie marnować tych sytuacji, żeby na tyle być wyczulonym, czy prosić Pana Jezusa, proszę Cię, idę w Twoją stronę, słucham, chcę Cię słuchać, idę w Twoją stronę, ale proszę Cię o to, że kiedy Ty będziesz przychodził, kiedy będziesz działał, można powiedzieć, bardziej niż zwykle, żebym tego nie przegapił, żebym tego nie przespał, żebym to zauważył. Bądźmy czujni, żeby dostrzec Chrystusa, bo On jest o wiele bardziej obecny, niż nam się zazwyczaj wydaje. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.